o rok obfitujący w wiele uroczystości religijnych, bardzo drogich uroczystości religijnych, bo z jednej strony mamy 1050-lecie Chrztu Polski z pompą, Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu w kwietniu, ale mamy też Światowe Dni Młodzieży w wakacje w Krakowie. 180 milionów złotych, 50 milionów pójdzie z tego samorządu Krakowa. Pana zdaniem są to potrzebne wydatki, czy nie? Nie wiem, no ludzie potrzebują chleba i igrzysk, więc tu się robi ludziom igrzyska. Igrzyska 150 milionów dla 30 milionowego kraju, to jest po 5 zł od osoby, więc można się zrzucić ewentualnie. Nie sądzę. Ja podejrzewam, że tego typu uroczystości takie formalne, to one są z reguły źle organizowane, wywierają zły wpływ, no ale to trzeba zobaczyć, co z tego wyjdzie. No, nie chcę krytykować, bo to nie moje pieniądze, prawda? No to są też pieniądze chyba podatników. No to samorząd Krakowa to wydaje. Czyli 50 milionów, ale reszta z tych 180 pójdzie jednak z budżetu państwa. No to jak to się formalnie nazywa? Światowe Dni Młodzieży, jeśli mówimy o tym wydarzeniu letnim, ale jeszcze jest Zgromadzenie Narodowe z kolei w Poznaniu z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Światowe Dni Młodzieży, to już za komuny było coś takiego w Warszawie. Pamiętam, brałem w tym udział, jak miałem tam 10 lat i zbierałem podpisy od delegatów z całego świata. No to tam będzie z papieżem Franciszkiem, to jest katolickie, religijne wydarzenie. A religijne? A to Kościół powinien organizować z własnych pieniędzy. Nie rozumiem, dlaczego państwo płaci za to. Czy Prawo i Sprawiedliwość jakoś próbuje, nie wiem, ocieplić jeszcze bardziej wizerunek w tej grupie wierzących Polaków i stąd takie ogromne wydatki na takie cele? Pewno tak, proszę ich pytać. To spytam jeszcze też w temacie postulatu jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, Artura Górskiego. On w kontekście właśnie tych wydarzeń mówi, żeby wrócić do koncepcji intronizacji Chrystusa na króla Polski. Pana zdanie mądry pomysł, czy niezbyt? Ludzie od z partii te tam bardziej lewicowych, to złośliwie pytają, czy to oznacza detronizację Matki Boskiej, która też jest królową Polski, więc nie wiem, jak oni to chcą pogodzić. Czyli pan jako zwolennik monarchii, to z taką monarchią nie jest w tym wypadku? Znaczy ja zawsze przypominam chrześcijanom, katolikom, że my jesteśmy za Chrystusem Królem, a nie Chrystusem Prezydentem i modlimy się o Królestwo Boże na ziemi, a nie o Republikę Bożą na ziemi, także to się zgadza, ale jednak mimo wszystko realnie królem, który powinien być jednak człowiek, który podejmuje decyzję, prawda? To nie ma być tak tytularne, nominalne, tylko musimy mieć króla prawdziwego, z Bożej łaski oczywiście, ale musimy mieć króla. Okej. Okay.